Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. A ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach: ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdy ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto Słowo Boże. Prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat, lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę,
Zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie daje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwicie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Czcigodni kapłani, pasterze tej czcigodnej parafii Międzyrzecze Górne, czcigodni siostry i bracia, drodzy w Chrystusie Panu. Bóg dał nam tę łaskę dni rekolekcyjnych. Skorzystaliśmy z zaproszenia Boga. Uwierzyliśmy temu, że to nasze z Nim zjednoczenie, które poprzez te rekolekcje ma się dokonać, może przemienić nasze życie, może nadać mu smak, smak nieba już teraz na ziemi. Ale by to nasze życie smakowało nam niebem, to potrzeba, abyśmy troszczyli się o to, by Bóg prawdziwie obecny był w naszej rzeczywistości dnia codziennego. I my w jakiś sposób o tę obecność Boga w naszym życiu troszczymy się na co dzień. W jakiś sposób. Ale my wiemy o tym, siostro i bracie, że w tym naszym polskim języku to jakiś nie musi wcale oznaczać, że to jest prawdziwa, głęboka, najwyższa jakość. I jeśli to nasze życie ma nam bardziej smakować niebem, to trzeba, abyśmy to, co jakoś żyjemy, przemieniali, byśmy w tym wszystkim byli bardziej
dzień tymi, kim być powinniśmy, by ta nasza jakość, rzeczywistość zakotwiczenia w Bogu, życia Bogiem, radzenia się z Bogiem, kierowania się tym, co Bóg mówi, była coraz bardziej wyrazista, była coraz bardziej nieustanna, ożywiana nieustannie modlitwą, adoracją, tak jak to czynicie także i w czasie tych rekolekcji wielkopostnych, gdy przychodzicie na adorację, na modlitwę, przychodzimy na mszę świętą, szukamy Bożej podpowiedzi w Bożym Słowie. Tego nieustannie potrzebuje nasze życie. I siostro i bracie, pewnie codzienność nasza nie wygląda podobnie jak te ostatnie kilka dni, bo teraz chcieliśmy z Bożą pomocą uczynić sobie więcej czasu wolnego od dodatkowych zajęć na to, abyśmy jak siostra Łazarza Maria usiedli przy Jego nogach, wsłuchali się w Jego głos, poukładali to z Nim. A trzeba nam też, jak Marta, siostra Łazarza, teraz oddać się tej krzątaninie codziennego życia, tym przeróżnym obowiązkom, ale myśmy sobie już o tym mówili, że taka jest rzeczywistość i Bóg nie chce, aby matka wielodzietnej rodziny zachowywała się jak klauzurowa siostra, a siostra klauzurowa wybiegała jak biznesmenka. Każdy z nas mamy te swoje zadania, ale w nich, znowuż już o tym myśleliśmy, mówiliśmy, potrzebujemy zająć się w tym wszystkim, czym żyjemy, Jezusem, jak czynił to brat Albert Adam Chmielowski, powstaniec, artysta, malarz, wielki człowiek, który szukał szczęścia i znalazł go w posłudze najbiedniejszym, bo zrozumiał, że w nich służy Panu Jezusowi. I gdy dziewczyny, chłopcy chcieli, jak Adam Chmielowski, jak brat Albert, oddać się posłudze Panu Jezusowi w tych biednych, powstały zgromadzenia albertyńskie, ale spotykały w swoim życiu wiele różnych, trudnych na początku doświadczeń. Bo co to za zgromadzenie, co to za zakonnicy, którzy z dziadami mieszkają? Cóż to za zakonnica, która mieszka z kobietami tak się prowadzącymi? Bo brat Albert zrozumiał, że żeby im pomóc, trzeba z nimi zamieszkać. I tak on zamieszkał z tymi włóczęgami, podobnie kobiety potrzebowały pomocy, i gdy się zgłosiły dziewczyny, to te siostry obleczone w habit tercjacki franciszkański poszły mieszkać z tymi kobietami. Ludzie głową kręcili, a księża czasem komunii odmawiali. No co to za zakonnica, jak ona tam mieszka z tymi kobietami? Ale oni się nie poddawali, bo wiedzieli, że służą Panu Jezusowi. Ale przeżywali też swoje kłopoty, trudności. Siostra, kiedyś siostra Weronika pyta brata Alberta, jak ugotować zupę dla dziadów. A brat Albert mówi, nie gotuj dla dziadów, gotuj dla Pana Jezusa. Nie przygotuj posłania dla żebraka, przygotuj dla Pana Jezusa. Tegośmy się uczyli, byśmy się w tej rzeczywistości, do której teraz pójdziemy po tych dniach rekolekcyjnych, umieli zająć Panem Jezusem. Jeśli będziemy zajmować się Panem Jezusem w tych naszych codziennych sprawach, siostro i bracie, układając wszystko z Bogiem na Bogu, zupełnie inaczej nam to będzie smakować. Już to nie będzie jakoś to będzie, ale będzie ta prawdziwa jakość, która nada temu wszystkiemu właśnie ów smak,
wartość, sens. I uczyliśmy się w tych rekolekcjach takiego zachowania, byśmy nie myśleli, że świętość to kiedyś, to jacyś wyjątkowi ludzie, dziś to zupełnie inaczej mówią. Niektórzy wygląda życie, dzisiaj trzeba inaczej, nowocześnie, postępowo. Dzisiaj no, przykazania nawet chcielibyśmy inaczej realizować. Już sakrament małżeństwa, a rodzice się cieszą, że dziecko wyjechało, dobrze się mu układa, no bo karierę robi, ale że żyje bez sakramentu małżeństwa, to nie dramat. I nie tylko to, ale wiele, wiele innych rzeczy chcielibyśmy jakoś Panu Bogu zapalić w kościele świeczkę, a potem się już nie martwić. Ale przecież nie można być przez chwilę katolikiem wierzącym, połknąć, przepraszam, Pana Jezusa w Komunii Świętej, a potem się tym wcale nie przejmować, nie zajmować. I żebyśmy zobaczyli, że w dzisiejszej rzeczywistości każdy, nawet najmłodszy, nawet dziecko, też młodzieniec, młody człowiek, dorosły także, może dążyć drogą świętości, zajmować się w tym wszystkim Panem Bogiem. Towarzyszył nam w tym rekolekcyjnym przychodzeniu do Boga błogosławiony nastolatek Carlo Acutis. I on nas tego uczy, gdy się zagłębiamy w jego życiorys, gdy poznajemy jego życie, widzimy, co ten chłopiec robił. Przecież to było dziecko, nastolatek, zmarł mając zaledwie 15 lat. A on tyle zdążył zrobić w życiu. On będąc uczniem miał przecież obowiązki w szkole, tyle miał pracy. Żeby wszystko było dobrze, żeby nie było kłopotów. A on włączał się w życie w parafii. On siedział przy komputerze godzinami, opracowywał choćby tą wystawę eucharystyczną o cudach, żeby świat przekonać, że to jest Pan Jezus. On tyle czasu na wszystko poświęcał, a przy tym wszystkim nie zapominał, że tam na ulicach Mediolanu, tego miasta biznesu, są bezdomni. Widział, że okrywają się kartonem, to poszedł z kieszonkowego zaoszczędzonych pieniędzy, bo nie wydawał dla siebie, kupił dla nich śpiwo. Wiedział, że jest chłodno, to wychodził wieczorem z herbatą, żeby ich nakarmić. Idąc ze szkoły, zatrzymywał się przy nich, rozmawiał, jakby byli jego przyjaciółmi. Rodzice nawet o tym nie wiedzieli. Dziwili się, gdy na pogrzebie było tyle ludzi, bezdomni, całe miasto. Ale Carlo dla każdego miał czas, każdego zauważył. Skąd miał siłę, żeby nie gardzić tymi ludźmi, także cuchnącymi, żeby z nimi rozmawiać, żeby ich pytać. Zobaczcie, tyle czasu poświęcał na różne sprawy, ale on jeszcze chodził na pielgrzymki. Codzienną pielgrzymkę, tę na Eucharystię, na mszę świętą. Ale także zatrzymywał się, siadał przed tabernakulum, wpatrywał się, adorował Pana Jezusa, rozmawiał z Nim. Stąd czerpał siłę. Siostro i bracie, gdy zaczniesz odkładać modlitwę na później, to przyjdzie wieczór, a ty bijąc czołem o stół, zasypiać będziesz, nie pomodlisz się. Dobrze, że walczysz bodaj wtedy o modlitwę. Ale siostro i bracie, gdy na chwilę przerwiesz tą swoją gonitwę i spróbujesz jak Carlo zwrócić się w stronę Pana Jezusa, poprosisz Boga, porozmawiasz z Nim. Łatwiej przyjdzie myśl. To, co się tak czasem gmatwa i wciąż mi to jakoś nie wychodzi, może się szybciej z Bożą pomocą to wszystko zrealizować. Oczywiście Bóg za nas nie będzie robił, czeka, byśmy poszli tam, gdzie możemy. Jest taki kaznodziejski przykład o tym, jak dwóch panów jechało furmanką i wóz zaczął grzęznąć. Jeden zaczyna
kombinować, podkładać coś, żeby pomóc, żeby koń to wyciągnął, a ten drugi uklęknął i modli się o pomoc. I przychodzi anioł z nieba, idzie do tego, co podkładał tam, pomagał koniowi, żeby jakoś poradzić, a ten mówi, nie, nie, to tamten się modli. Ale on mówi, Pan Bóg pomaga tym, którzy coś robią. Nie wystarczy, żeby się zwolnić od obowiązków, uklęknąć, modlić się i nie zauważać, że dzieci potrzebują, że rodzina potrzebuje, że w sąsiedztwie jest coś. Wiele rzeczy trzeba, siostro, bracie, zauważyć, ale zauważymy je lepiej i lepiej potraktujemy, lepiej pomożemy wtedy, gdy prawdziwie żyć będziemy Bogiem. Jeśli nasze życie ma nabierać smaku obecności Boga, naprawdę trzeba nam, przychodząc tu do Niego nieustannie, Jego się radzić i z Jego pomocą, z Jego siłą, z Jego łaską, z Jego światłem iść do naszych codziennych obowiązków. I wtedy to nasze życie, siostro, bracie, będziemy układać po nowemu, ale nie pseudo-nowoczesność to będzie, pseudo-postęp, ale to po nowemu będzie też po Bożemu. Na tym powinno polegać nasze życie, że po mojemu to jest po Bożemu. Żeby między po mojemu a po Bożemu nie było przepaści. Tego nam trzeba pilnować. A zawsze w tym realizowaniu swoich zadań możemy zauważyć, że wciąż nie jest aż tak dobrze. Wciąż będziemy jeszcze pragnąć, by było lepiej, stąd częsta spowiedź, stąd ciągła, nieustanna praca, współpraca z łaską Bożą, stajemy się inni. Siostro i bracie, gdy pod koniec pontyfikatu papieża Pawła VI przyniesiono mu dokumentację o Irlandczyku, o Mateuszu, Mateusz Talbot to chłopiec, człowiek, który pochodził z wielodzietnej rodziny. Miał chyba 11 rodzeństwa. Był najstarszym w tamtych dawnych czasach. To starsze dzieci pomagały wychowywać te młodsze. Mateusz się dobrze uczył. Szybko się nauczył czytać, pisać, liczyć. Przygotował się do pierwszej komunii świętej. Na początku, gdy tak dobrze wszystko szło, Mateuszowi przerwano naukę, żeby pomagał rodzicom w wychowaniu młodszego rodzeństwa i znaleziono dla Mateusza pracę, ale była to praca w gospodzie i stało się to nieszczęściem, bo Mateusz się rozpił. Stał się pijakiem do tego stopnia, że nic nie pomagało, stracił pracę. Gdy stracił pracę, dalej do tej karczmy chodził, bo przecież przychodzili tam ludzie, których znał, gdy tam pracował. Na początku go częstowali, potem już nie chcą. Mateusz się stacza, nikt go nie częstuje. Na ulicy ukradł skrzypce żebrakowi, żeby te skrzypce na alkohol sprzedać. Osiąga zupełne dno. I Mateusz, gdy go nikt nie chce poczęstować i ma ten głód taki, chciałby się napić, pomyślał, że wszyscy się mną brzydzą, po co mi to życie, chciał go skończyć. Ale zatrzymał się na moście, nie skoczył do wody, pomyślał nie skończyć, zmienić to życie. I poszedł do kościoła, przybiegł jak szalony, uklęknął, poprosił o spowiedź, wyspowiadał się przed księdzem, przed Najświętszym Sakramentem, złożył zobowiązanie, że się miesiąc nie napije alkoholu. Nie mógł wytrzymać. Tak go to nosiło. Ale teraz już nie szedł do karczmy, gdy go nosiło. Tylko gdy kościół był otwarty, szedł do kościoła. W nocy klękał w domu przed krzyżem i bił się sam z sobą. Jezu, któryś na krzyżu mówił, że pragniesz. Ty wiesz, co się dzieje ze mną. Ja wiem, moje pragnienie jest inne, ale pomóż, ratuj. I wytrwał. Ale gdy wytrwał, to powiedział, nie zniszczę tego. Następny miesiąc i jeszcze raz, znowu miesiąc i jeszcze miesiąc, a potem 3 miesiące, a potem pół roku, a potem rok. I tak całe życie walczył. Papież Paweł VI mówi, to bohater, który zwyciężył samego siebie. Trzeba go pokazać światu, by był pomocą, by był też nadzieją dla ludzi, którzy przeżywają różne kłopoty w walce o zwycięstwo z sobą. Siostro i bracie,
spowiedź nie kończy się tym, żeś się wyspowiadał, ani tym, żeś odmówiła pokutę. Podobnie rekolekcje nie skończą się błogosławieństwem. Po spowiedzi masz postanowienie poprawy. To jest praca od spowiedzi do spowiedzi. Postanowienie to nie jest pół zdania, które odchodząc już nie obowiązuje, ale to rzeczywistość, którą świadomie strategię planuję i tym żyję. I idę do spowiedzi, rozliczam się, co z tym robiłem. I tak to postanowienie poprawy, to zajmowanie się sobą w Bogu jest rzeczywistą współpracą z łaską i ono nas przemienia jak Mateusza Talbota. Ta praca nad sobą, niech nie zabraknie tego zaangażowania, byśmy nie zmarnowali tego, co chce nam dać Bóg, nie zmarnowali Jego łaski, by przez nas mógł Bóg zmieniać świat, ale dać także i nam ten sens, prawdziwy smak Jego obecności w tym niełatwym współczesnym świecie. Amen.